Pomysł na to, żeby zlecać e, aktywizację zawodową, czyli pracę z bezrobotnym, e, który wymaga pewnej pomocy. Nie, nie wystarczy mu dać ofertę pracy, bo on nie jest w stanie tej pracy często zacząć. Wymaga jakiegoś wsparcia psychologicznego. Trzeba go nauczyć, pewnego rytmu, pe, pewnej dyscypliny e, i e, nauczyć go starać się o pracę i tą pracę utrzymać. Tego typu działania e, można realizować e, poza urzędami pracy i trzeba realizować, dlatego że urzędy pracy mają pewną, e, pewne skończone zasoby. To jest 19 tysięcy urzędników. W tym, zgodnie z tą ustawą, ma być około 2400 doradców klienta. To oznacza, że na jednego doradcę klienta będzie przypadać 850-900 bezrobotnych. Nie ma mowy o tym, żeby przy takim obłożeniu jednego doradcy, żeby on był w stanie w pełni poświęcić się każdej z tych osób. To musi być robione szybko i trochę po łebkach, w związku z tym zlecanie jest niezbędne. Zlecanie jest niezbędne, żeby lepiej pomóc tym, osobom, które pomocy w Urzędzie Pracy się po prostu nie doczekają. Natomiast zapis, jaki jest w ustawie wskazuje na to, że będą grupowane, silosowane osoby bezrobotne o bardzo różnych problemach, grupy co najmniej dwustuosobowe i te grupy, Wojewódzki Urząd Pracy będzie dla nich szukał operatora, który się nimi zajmie, a potem sam będzie szukał wykonawców, tym, że operator będzie szukał podwykonawców, którzy tym osobom będą pomagać na poziomie psychologicznym, czy jakim, jakim tam będzie potrzebny. Z mojego punktu widzenia to może być za mało elastyczne, i urzędy pracy mogą niezbyt chętnie w ogóle szukać takiej pomocy, bo to może pokazywać, że urzędy są niesprawne, nieskuteczne i zagrażać samym urzędnikom. Więc jest spore zagrożenie, że ten zapis będzie martwy.